Dzień dobry, Bartek Mieczek, jestem przewodnikiem po Łodzi i po regionie. Dzisiaj zapraszamy razem z Muzeum Kinematografii w Łodzi na spacer po filmowym Tomaszowie. To jest miasto, które gościło ekipy filmowe wielokrotnie, bo tu powstawały i wybitne, wielkie, ważne polskie filmy, czyli m.in. na przykład Ziemia Obiecana i też słynny serial, już kultowy, tak można powiedzieć śmiało rzeczywiście, czyli Cztery Pancerni i Pies i nowy film Jana Jakuba Kolskiego, Las czwarta rano. My odwiedzimy te miejsca, w których te filmy były kręcone. Będzie też po drodze trochę opowieści o tym, jak się filmy po prostu realizuje, jak się takich obiektów, czyli lokacji, miejsc, które się potem na ekranie pojawią, szuka i co tu się w ogóle wydarzyło też w tej filmowej historii Tomaszowa Mazowieckiego. Zapraszamy serdecznie i zapraszamy też później na relacje na stronach internetowych i muzeów i miasta i regionu. Dzień dobry Państwu, Piotr Spolnicki, Krzysztof Olkusz, Muzeum Kinematografii w Łodzi, Dział Edukacji i Kultury Filmowej. W te wakacje jesienią muzeum realizuje projekt pod tytułem Odyseja Filmowa 2017. Jest to projekt, który krzewi kulturę filmową, turystykę filmową w Łodzi i w regionie. W związku z tym właśnie w wakacje tegoroczne odbywają się spacery filmowe w różnych miastach województwa łódzkiego. Za nami już Piotrków Trybunalski, za nami Łowicz, dzisiaj Tomaszów Mazowiecki, a jesienią jeszcze Łódź, a konkretnie Ruda Pabianicka. Właśnie zachęcamy do promowania turystyki i kultury filmowej w regionie. Jest to projekt finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dziś te spacery stanowią pierwszą część projektu Odyseja Filmowa 2017. Od września realizowany będzie drugi etap tego projektu. Tutaj zachęcamy szkoły, zwłaszcza szkoły właśnie z Tomaszowa, z Piotrkowa, z Łowicza, żeby partycypowały w tym projekcie. Także jeżeli jakieś szkoły są zainteresowane, to oczywiście zachęcamy do zgłoszeń przez naszą stronę internetową albo przez Facebooka można się zgłaszać. Bardzo ciekawy cykl spotkań, zarówno tworzenie filmu animowanego, jak i zajęcia związane z kulturą języka filmowego oraz troszkę takich zajęć związanych z filmami popkulturowymi. Także zachęcamy do tego. Oczywiście udział w spacerach i w tym projekcie jest bezpłatny, bo jest to tak, finansowany przez Ministerstwo Dziedzictwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzisiejszy spacer będzie prowadził pan Bartosz Damian Mielniczek. To jest bardzo znany, zwłaszcza w Łodzi, taki filmoznawca i przewodnik po regionie, po Łodzi i po regionie, ale właśnie z zamiłowania jest to pasjonat kina, więc jest to jak najbardziej trafny wybór. I mamy nadzieję, że spacer spodoba się Tomaszowianom. Tak, robiliśmy taki mały też research właśnie przed spacerem i Tomaszów nadaje się ewidentnie, bo jest filmowym miastem, wpisuje się najbardziej w kulturę tego filmową regionu, dlatego padło właśnie na Tomaszów między innymi. Mamy nadzieję pewnego dnia przespacerować się aleją Jana Jakuba Kolskiego w Tomaszowie. Zapraszam też do Łodzi, do jesienią, 21 października, to będziemy spacer po Łodzi filmowej, czyli po jednej z dzielnic. Jeżeli Państwo będą mieli okazję być w pobliżu albo po prostu chcieliby odwiedzić, to zapraszamy, też warto, też będzie jeszcze jeden spacer w ramach tego naszego projektu Odyseja Filmowa, bo to jest taki projekt, który pokazuje nowy aspekt województwa. Od samego początku pomysł na robienie filmów, jeżeli chodzi o technikę, był taki sam. To poproszę Krzyśka o pomoc, my zrobimy żółwika teraz, co trwa sekundę. I od samego początku, tych pierwszych maszyn kinematograficznych, które wymyślili, skonstruowali Rafał Miel i Tomasz Edison i jeszcze wielu innych, bo tak naprawdę była cała masa, tylko tam w annałach są zapisani jako ojcowie kinematografii, raczej nie mieli. Od samego początku formuła, proces robienia filmu jest taki sam. W ciągu sekundy kamera robi 24, teraz będzie już 30. Statycznych zdjęć, czyli kamera robi zdjęcie w tym momencie, w tym momencie, w tym momencie, w tym momencie. 30 statycznych obrazków. I taka kamera, to jest kamera akurat na taśmie 8 mm. I takie kamery na 16, 35 mm. Wszystkie kamery, które mają Państwo też teraz w wersji, to taka jak tu, cyfrowa, czy w aparatach telefonicznych. Kamera w ciągu sekundy robi 30 statycznych obrazków. I my na każdym dowolnym ekranie później też, czyli w kinie, i w laptopie, i na tablecie, w smartfonie, widzimy 30 statycznych zdjęć, jedno po drugim. Tylko, że zmysł wzroku nasz działa w ten sposób, że my nie widzimy tych zdjęć osobno, ponieważ na siatkówce oka i w głowie, mówiąc o uproszczeniu, taka jedna klatka nam zostaje na jedną, na dłużej niż jedną 30 sekundy, to widzimy film. Będziemy na pewno przy ulicy Głównej, czyli w tym miejscu, gdzie stoi część fabryki, która spłonęła, i to zostało wykorzystane właśnie w Ziemi Obiecanej. Film był kręcony prawie w całości w Łodzi, a na przykład przebitki, czyli te ujęcia dymiących kominów, to już jest Śląsk.
a kąt ujęcia płonącej fabryki Borowieckiego i spółki były kręcone właśnie w Tomaszowie, bo ta fabryka, która paliła się w Łodzi, spłonęła za szybko i filmowcom brakowało materiału, trzeba było tam pojechać na ulicę Główną i to sfilmować. Niedaleko od stacji mamy ten słynny, piękny most ratownicowy kolejowy. On się pojawia też na ekranie i w Pancernych, i w pewnej oddali, widocznie jest w kadrach, w ujęciach na ekranie, kiedy oglądamy Pożegnanie jesieni Mariusza Trelińskiego. Będziemy też na pewno w skansenie, ponieważ tam stoi ta piękna stacyjka, która się pojawia z kolei w Kobiecie z prowincji. Będziemy też oczywiście na placu Kościuszki, w samym centrum miasta, też żeby pokazać piękne, ważne miejsca w samym Tomaszowie. Ten film, który się kojarzy wielu widzom intensywnie bardzo z Tomaszowem właśnie, to oczywiście Rebus Tomasza Zygadły. My tam sobie przejdziemy i przez plac, i tą uliczką, gdzie pojawiali się i Jerzy Bończak, i Marek Frąckowiak. Będą też anegdoty związane z tymi aktorami wspaniałymi, którzy się pojawiają na ekranie od lat i ciągle cieszą nasze oczy swoją grą i znakomitością oczywiście. Tego budynku, który płonął na potrzeby filmu, nie ma, ale mamy takie dobre zdjęcie właśnie, które jest zrobione na terenie tutaj tego kompleksu fabryk. To jest Marek Walczewski na pierwszym planie. Na terenie mieszalni Pasz przy ulicy Głównej. No to musi być tutaj. Obiektu samego nie ma. Pojawiła się kopa filmowa z tej opowieści, wynikała się trochę niechcący, to nie było zaplanowane. Po prostu najpierw zdjęcia były kręcone w Łodzi, tam się miała spalić fabryka przy ulicy, zaraz sprawdzę, bo nie pamiętam, przy ulicy Franciszka, w Starej Cegielni, tak. Tylko pożar poszedł efektownie, ale za szybko wszystko spłonęło. W związku z czym brakowało odpowiedniej ilości ujęć. Trzeba było na szybko znaleźć jakieś miejsce, które będzie wyglądało na starą fabrykę, żeby zrobić te dokrętki, no jeszcze raz zniszczyć pożar i sfilmować taki pożar w starej fabryce. No i znaleziono tę fabrykę tutaj, bo ten budynek, którego już nie ma, ale wtedy jeszcze stał, dopiero co właśnie uległ zniszczeniu w pożarze. No więc można było to wykorzystać, bo i tak miał pójść do rozbiórki, tak? Więc nie trzeba było niczego poświęcać na ołtarzu sztuki i specjalnie do filmu komukolwiek szkodzić albo niszczyć cokolwiek, chcąc, nie chcąc. Jest taki uszczerbek w naszym pięknym pałacu u panów przewodników, w pałacu Schäublera. Jak kręcono zdjęcia w sali, balowej, to tam jedno z luster, że tak powiem, padło na ołtarzu sztuki właśnie, kryształowe piękne lustro, ponieważ tuż przy lustrze stała wielka, ogromna lampa, która to lustro kryształowe tak rozgrzała, że ona po prostu się rozsypała w drobny mak. I to, które wisi teraz w sali balowej w Pałacu Schäublera, to już jest duplikat, że tak powiem, kopia. No bo oryginalne właśnie przez filmowców zostało na ołtarzu sztuki poświęcone, można powiedzieć. Proszę Państwa, dzisiaj się pojawił nam na spacerze Cezary Pazura jako Miałczyński w filmie Marka Koterskiego. Pytanie bardzo proste na rozgrzewkę. Proszę podać nazwiska jeszcze dwóch aktorów, którzy zagrali rolę Miałczyńskich w wielu filmach Koterskiego. W jednym filmie dwóch zagrało, o tyle można powiedzieć może, tak? To jeszcze jest czterech nawet, o! To jest taka, może być taka podpowiedź, że Miałczyński nie zawsze miał na imię Adam i to właśnie rozszerza. Tak, czasami się pojawia jako Michał Miałczyński, czasami był to Adam Miałczyński. W domu wariatów to Marek Konrad. No, pan chodzi do gry! Dziękuję bardzo! Właśnie już chciałam odpowiedź. Dobrze, ponieważ pytanie na rozgrzewkę poszło bardzo dobrze. Ja przypominam, że mam punkt wcześniejszy z Bielsa. Proszę bardzo, dla każdej osoby, dla każdego uczestnika mamy zakładkę do książki. Musimy zrobić drugą turę z Miałczyńskim, ponieważ jest nie rozegrane jeszcze. Gratulujemy serdecznie. Dziękuję bardzo. No cóż, proszę Państwa, wielkie brawa, to... Bardzo Państwu dziękuję. Bardzo dziękuję. Zagrzeb już puste niestety.